za mało, 150 by się dało. Kłodzczanin Mieczysław Chromiński obchodził jubileusz setnych urodzin. Tę uroczystą chwilę spędził w rodzinnym gronie, a życzenia osobiście złożył też Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Zadowolony jest, dobrze mi jest. Wzruszył się pan. W 44 poszłem do wojska. Rok. Na wojnę, mobilizacja. W 1947 wróciłem, a później wróciłem z wojska, wyjechałem na zachód, na ziemię odzyskane i pracowałem, mieszkałem w Młynowie, wyjechałem na ziemię odzyskane do pracy. Pracowałem w Młynowie, w fabryce papieru, jako straż pożar, przyzakładowa straż pożarna. Żona zmarła, sam w Młynowie już nie mógł być, już taki trochę tego. I przyszedłem tu do syna. To moją mamę zapoznał i w 1948 roku się ożenił i mieszkał w Mnowie. I w fabryce mama i on w fabryce pracowali. Ale potem tamto, no już starzy byli, nie? To załatwiłem im mieszkanie na Willowej, tu w Kłodzku. Po moim tym. I tam mieszkali tylko 3 lata, nie? Ale potem jak mama umarła, nie? To mówię, no co będziesz chłopie się włóczył? No sam, to już miał wtedy 90 lat, nie? I ja mówię, chodź do mnie, do domu, kurde, frak, bo ja mówię, jak chcesz, to ja tu będę przyjeżdżał do siebie, nie, to ci tam zakupy zrobię, tamto. Ale on już tak już był taki niepełnosprawny, jak można to powiedzieć, nie. No i zabrałem go do domu, tutaj do siebie i ja mówię, już się więcej nigdzie nie będziesz włóczył, tu zostaniesz do końca. No i taki, i tu już to właśnie to, 30 lipca skończył 100 lat. No żeby jeszcze żył, no. Teraz żeby jeszcze żył dalej, no bo co innego, nie? No co innego mu więcej, żeby nie chorował, no na razie nie choruje, nie? Ale no żeby tak dalej było jak jest, to będzie nieźle, to będzie dobrze. To wspaniałe wydarzenie i też taka nobilitacja dla mnie, że mam możliwość pogratulować panu Mieczysławowi, kierownictwu jego rodziny, tej długowieczności, przekroczenia wieku 100 lat. Razem z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wręczyliśmy odpowiednie dokumenty i pisma, także te apanaże związane z kwestią finansową. Z mojej strony pozostaje tylko życzyć panu Mieczysławowi i jego rodzinie jeszcze dużo, dużo zdrowia, aby się w jak najlepszej formie trzymał organizm i żeby po prostu to życie było szczęśliwe. Naprawdę niesamowita historia, duża nobilitacja dla mnie. Oby takich więcej przypadków było na terenie miasta Kłodzka. Wielu lat w zdrowiu życzy również Telewizja Sudecka.